Siemano ludzie, z tej strony Ombre i witam was w kolejnym odcinku Pobuduj Craftcast. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wam dalszy ciąg średniowiecznych budowli. W tym odcinku będą to kuźnie. I już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wyznaczenia ceglanych filarów 9x17. Filary łączymy ze sobą, budując je co 3 kratki. Następnie wznosimy wyniane ściany kuźni wraz z ich drewnianą konstrukcją. Od środka jednej z dłuższych ścian wyznaczamy środek. Od niego w każdą stronę odmierzamy 4 kratki i budujemy w tych miejscach podpory długie na 9 kratek. Obydwa z nich łączymy ze sobą, a na ich końcówkach wyznaczamy filary w dół konstrukcji. Teraz w 4 miejscach ustawionych do siebie pod kątem prostym wznosimy górujące ściany, które podtrzymają nasz dach. Następnie zabieramy się do tworzenia ceglanego szkicu dachu. Dach wypełniamy dębowymi deskami, a przy niezabudowanej ścianie części kuźni stawiamy komin wraz z paleniskiem. Tworzymy prostokąt o wymiarach 9x13. Następnie z jednego dłuższego boku wznosimy do środka budowli urywek ściany o wysokości 7, a z niego do środka przesuwamy kolejny urywek, tym razem o długości 4 kratek. Z przeciwnej strony robimy podobnie. Z powstałej tam ściany wyznaczamy mały urywek od strony zwężenia budowli, który także przesuwamy do centralnej części budynku. Kiedy już to zrobimy, wznosimy dwie górujące ściany, które będą podtrzymywać dach. Startujemy od wyznaczenia koblowych zarysów dachu, który następnie wypełniamy deskami. Mały daszek występujący z dłuższej części budowli tworzymy bardziej zaokrąglony, a z dłuższej i bardziej płaskiej części budynku nie tworzymy koblowego zarysu. Od środka płaskiej ściany wyznaczamy półkole o średnicy 3. Następnie wznosimy wzdłuż jego boku ściany, które utworzą palenisko. Kiedy już to skończymy, przychodzi czas na zadaszenie pieca i wybudowaniu dwóch filarów podtrzymujących dach. Z gotowego dachu tworzymy komin.
Zaczynamy od stworzenia fundamentów naszej kuźni 9x9. Po czym niszczymy narożniki, a przez środek ścian przeprowadzamy mały uskok, który uzupełniamy drewnem. Po tym tworzymy otwarty ganek przy jednej ze ścian, na którą prowadzimy schody. Przy ścianie po prawej od niego tworzymy palenisko naszej kuźni. Całość obklejamy sierkowym drewnem. Przy tak zbudowanej konstrukcji zaczynamy od tworzenia szkieletu ścian. Kiedy już to zrobimy, możemy zabrać się za wypełnianie ścian wełną. Na koniec od naszego paleniska prowadzimy ceglany komin oraz dodajemy do okien doniczki z kwiatami. Starlight, the innocent lifetime, flickers and flashes under a canvas. No, nobody seems worth it. Teraz zaczniemy od wybudowania ceglanych zarysów dachu nad budynkiem oraz bardziej płaski ceglany zarys nad naszym paleniskiem. Następnie całość wypełniamy drewnianymi deskami. I tak oto prezentuje się całość. Dzisiejsze budynki są nieco trudniejsze, więc jeśli poradnik Wam nie wystarczył, zajrzyjcie do opisu, a tam znajdziecie link do pobrania poszczególnych domków. Mam nadzieję, że poradnik okazał się pomocny, więc nie zapomnijcie nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. Ja jestem Ombre i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Na razie!